Ruch i taniec wnoszą w nasze życie wiele korzyści. Poprawę pamięci, rozwój inteligencji, właściwe poczucie ciała, plastykę ruchu, poprawę kondycji, sprawności i zdrowia. Zajęcia prowadzone przez Zofię Rusin to cykl warsztatów taneczno-ruchowych, dających doświadczenie autentycznej radości i zabawy. Jesteśmy tutaj na warsztatach pod tytułem Gimnastyka mózgu. Proszę nam powiedzieć, jak ten mózg można właśnie ćwiczyć? Mózg można ćwiczyć poprzez odpowiedni ruch ciała. Ciało ludzkie ma 3 wymiary, a mózg ma 3 piętra. I odkrywcą tego, że 3 wymiary ciała i 3 piętra mózgu mogą współdziałać, jest Paul Denison. Te zajęcia są właśnie oparte o ćwiczenia kinezjologiczne, czyli ćwiczenia Paula Denisona, ale również wzbogacone są elementami tańca, gdzie wybrałam takie fragmenty z tańca, które właśnie na przykład poprzez ruch skrzyżny możemy ćwiczyć połączenia między półkulami i właśnie takie tutaj zaproponowałam uczestnikom. No właśnie, jest dużo muzyki, jest dużo tańca. To chyba jednak ta muzyka pomaga we wszystkim, na wszystko jest dobra, prawda? Muzyka jest dobra na wszystko jak najbardziej, a taniec jeszcze bardziej, bo taniec to energia życia. Słuchanie muzyki owszem też pomaga, ale wykonywanie ruchu będąc w określonym rytmie również działa aktywizująco na nasze ciało. Proszę nam powiedzieć, czy już wiele lat Pani prowadzi takie warsztaty i czy jest zainteresowanie tymi warsztatami w ogóle? Jest zainteresowanie. Ja zainteresowałam się ponad 20 lat temu tymi ćwiczeniami. Akurat chyba nie było to jakoś tak przekazane mi w sposób, który mogłabym połączyć z tańcem, bo na pierwszy kurs trafiłam do osoby, która nie tańczyła, tylko była psychologiem i właśnie mówiła na temat współdziałania ciała i umysłu i ja po tym pierwszym kursie to odrzuciłam, ale to gdzieś to tam krążyło i za jakiś czas wróciłam. Wróciłam, poznałam ćwiczenia praktyczne, uczyłam się ich około 2 lat i w momencie, kiedy poczułam, że ja to mogę połączyć z tańcem, a tańczę o wiele dłużej, tańczę od dziecka, to uznałam, że to jest metoda, którą mogę się zająć na poważnie i w zasadzie zaczęłam jej się uczyć jakieś 15 lat temu, tak właśnie na poważnie. Po 3 latach ni stąd, ni zowąd pojawiła się grupa, z którą mogłabym pracować. Była to grupa na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i z takimi grupami pracuję, no 11 lat już minęło. Po uczestnikach warsztatów było widać, że nie robią nic na siłę, a taniec i zabawa sprawiają im najprawdziwszą radość. Warto więc czasem wyrwać się z domu, by ożywić swoje zastane kości, nawet wśród obcych osób.